Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek powstał na życzenie jednego z moich widzów, który poprosił mnie o to, abym pokazał, jak przystroić radioodbiornik Alicja R202 za pomocą na przykład NWT200 i NanoVLN-a. Tak naprawdę to w dzisiejszym odcinku wystąpią dwie Alicje. A dlaczego dwie? Dlatego dwie, że jeden radioodbiornik przystroimy na współczesny zakres, natomiast drugi zostawimy w stanie pierwotnym. Ponieważ, jak widzicie, głowica UKF tego radioodbiornika nie była jeszcze nigdy otwierana. Więc zobaczymy, jak kiedyś zestrojono fabrycznie te radyjko. Radyjko te zainteresowało mnie również z powodu niebanalnego układu elektrycznego. Co prawda mamy tutaj typową głowicę UKF oraz tor małej częstotliwości, ale sam tor wzmacniacza PCAM i FM już nie jest taki typowy. Co prawda mamy tutaj układ scalony, ale to nie jest układ UL1211N, jaki występował w radyjkach z tamtego okresu, lecz układ scalony UL1111. Układ ten zawiera w sobie 5 tranzystorów. Aby lepiej przeanalizować, jak ten tor pracuje, rozrysowałem sobie według własnego układu połączeń tą część schematu. Jak widzimy, mamy w torze FM na samym początku filtr pasmowy sprzężony pojemnościowo, pierwszy stopień wzmocnienia, drugi stopień wzmocnienia już na filtrze oraz trzeci stopień wzmocnienia wraz z detektorem FM. Natomiast tor AM zbudowany jest właściwie oprócz oczywiście wzmacniacza i heterodyny na jednym tranzystorze, dodatkowo na dwóch stopniach tranzystorowych oraz składa się z typowego detektora AM. Na jednym z tranzystorów tego układu scalonego zbudowany jest stabilizator napięcia, który dostarcza nam napięcia 1,75 V do głowicy UKF oraz do bazy tranzystorów wzmacniacza PC. Jak widzimy, w torze AM drugi stopień wzmocnienia objęty jest również automatyczną regulacją wzmocnienia. Naszą zabawę zaczniemy od radyjka, które nie będzie przeze mnie przestrojane, i sprawdzimy po prostu w tym radyjku, jak są zestrojone obwody wejściowe, wzmacniacz WC, wzmacniacz pośredniej częstotliwości oraz oczywiście sama głowica. Więc przygotuję układ pomiarowy i zobaczymy, co z tego wyniknie. Do pomiarów wykorzystamy NanoVLN-a, które podłączyłem do komputera, oraz oprogramowanie NanoVLN-a Saver w wersji 0.5.5, a będziemy badali impedancję S1.1 za pomocą naszej takiej pętli indukcyjnej podłączonej do kanału zerowego. Badanie obwodu wejściowego przeprowadzimy w dwóch etapach. W pierwszym etapie zbadamy rezonans obwodu pierwotnego przy zwartej cewce obwodu wtórnego. Następnie zbadamy rezonans obwodu wtórnego przy zwartej cewce obwodu
pierwotnego. W tej chwili mam właśnie zwarty obwód wtórny. Tutaj mam jeszcze dodatkowo kondensator o wartości około 5 pikofaradów do wejścia antenowego przygotowany, ale opowiem Wam troszeczkę później, o co chodzi z tym kondensatorem. Cewkę pomiarową zbliżamy do naszego obwodu wejściowego i zapuszczamy pierwszy przebieg. Jak widzimy, dostaliśmy bardzo ładny rezonans. Czerwonym kursorem ustawimy dokładnie częstotliwość. Jest to 76,2 MHz. Czyli jak widzimy, obwód ten stroi powyżej zakresu pracy naszego radyjka. Ale zobaczymy, co się stanie, gdy podłączymy antenę. To jest właśnie nasza antena, bezpośrednio do wejścia podłączona, i zobaczymy, co się stanie po włączeniu przemiatania. I znowu kursorem, tym razem zielonym, ustawimy częstotliwość. Jak widzimy, w tej chwili rezonans wypadł na 70 MHz. Także już blisko środka naszego pasma. Jaki z tego wniosek? Podłączona antena powoduje znaczne rozstrojenie obwodu wejściowego poprzez znoszenie swojej pojemności własnej. A teraz zobaczymy, co się stanie, jeżeli tą samą antenę podłączymy poprzez kondensator sprzęgający. Właśnie ten mały kondensator o pojemności około 5 pikofaradów. I zapuszczamy przemiatanie. Kursorem czerwonym ustawimy częstotliwość. No tutaj mamy dokładnie 72,8 MHz. Także widzimy, że podłączenie anteny poprzez kondensator sprzęgający o małej pojemności powoduje, że mamy znacznie mniejsze rozstrojenie obwodu wejściowego oraz, jak widzicie, bardzo smuklejszą naszą krzywą. Oczywiście nie będę takich zmian układowych wprowadzał do naszego radyjka. Także z powrotem podłączamy antenę tutaj i robimy przemiatanie. Mniej więcej mamy środek pasma i to nam pasuje. Także widzicie, jeżeli stroimy obwód wejściowy bez podłączonej anteny, on stroi na zupełnie innych częstotliwościach, niż gdy taką antenę podłączymy. To jest bardzo ważna uwaga. Zapamiętajcie ją na przyszłość, bo to samo będziemy mieli na przykład w radmorze. No dobrze, a teraz zobaczymy, jak wygląda zestrojenie części wtórnej obwodu wejściowego. Jak widać, w tej chwili mam zwartą część pierwotną obwodu wejściowego. I zobaczymy, jak wyjdą nasze pomiary.
No dobrze, mamy to już wszystko podłączone i zapuszczamy przemiatanie. Na wykresie nie za wiele widać, więc może spróbujmy zmienić troszeczkę ustawienie naszej pętli indukcyjnej. I jeszcze raz zapuśćmy przemiatanie. O, już teraz jest troszeczkę lepiej, prawda? Rezonans mamy w granicach 65 MHz. Także jednak poniżej naszego zakresu, w którym odbieramy stację w starym zakresie ORT. Jakie z tego wnioski? No prawie jest dobrze te radio zestrojone, jeżeli chodzi o wód wejściowy. Ja na razie nic tutaj nie będę robił, zostawię to w oryginale. No i zobaczymy, jak nam stroi heterodyna i wzmacniacz WC. Do sprawdzenia zakresu pracy heterodyny wykorzystałem odbiornik RTL-SDR. W tej chwili mamy dolny zakres i częstotliwość 75,9. Zmieniamy, przechodzimy na górę. Na górze mamy mniej więcej 84 MHz. Czyli jak widzimy, nasze radyjko odbiera w zakresie 65,2 do 73,3 MHz. Także jest dosyć dobrze wstrojone. A w tej chwili sprawdzimy jeszcze, jak jest zestrojony wzmacniacz WC. Tym razem oczywiście wykorzystamy NWT200. Oprogramowanie już przygotowane. Zaraz podłączymy samo urządzenie i zobaczymy, jak to jest zrobione. Układ pomiarowy mamy już zestawiony. Wyjście NWT podłączyliśmy poprzez kondensator, który używaliśmy wcześniej do badania obwodów wejściowych, a właściwie wpływu anteny na ten obwód. Natomiast wejście poprzez naszą pętlę indukcyjną. Częstotliwość heterodyny badamy odbiornikiem RTL-SDR. Teraz ustawimy sobie dokładnie częstotliwość heterodyny na nasz zakres, na początek zakresu i zapuścimy przebieg. No i widzimy, że prawie idealnie. Tutaj mamy początek zakresu naszego radyjka. Teraz przestawimy się na górę. Szukamy heterodyny. O, pojawiła się nam. Ustawiamy ją też na koniec zakresu. O, mniej więcej jest, prawda? Zbliżam paluchy, to się to zmienia wszystko. No dobra. I znowu zapuszczamy przebieg pojedynczy. No widzimy, że jest całkiem nieźle. Tutaj mamy koniec zakresu, gdzie jest ta linia. Parametry. Tłumik 20 dB. Skalowanie Y od minus 30 do minus 60.
Widzimy więc, że wzmacniacz włóczę mamy dosyć dobrze zestrojony. A teraz już nie będę tego podłączał, ale pokażę Wam, jak wcześniej był zestrojony wzmacniacz o średniej częstotliwości. Zobaczcie. Tak wyglądał przebieg wzmacniacza WCFM w oryginale. No prawie idealnie. A tak po mojej korekcji. Gdzie, co i jak podłączyć? Pokażę Wam, gdy będziemy przestrajali naszą drugą Alicję. Sprawdzimy, czy nasze radyjko coś odbiera na UKF-ie. A skoro mamy radyjko w starym standardzie, więc w tym celu wykorzystamy konwerter UKF dwuzakresowy. Tutaj mamy koniec zakresu. Przełączymy konwerter i z powrotem lecimy na początek. W tej chwili jest bardzo późno, już wiele stacji nie nadaje. Tak jak tutaj, zobaczcie, mamy ciszę. Sam sygnał nośny tylko idzie. No i to wszystko. Pokażę Wam jeszcze jeden eksperyment, który potwierdzi nam prawidłowość zestrojenia obwodów wejściowych oraz wzmacniacza WC tego radyjka. W tej chwili mam podłączoną antenę do wejścia antenowego i spróbujemy znaleźć jakąś stację. Tutaj się coś próbuje przebić, ale słabo. Tu też, ale słabo. I cały zakres żeśmy przelecieli. Teraz zobaczcie. Antenę odłączę. I podłączę na wejście mieszacza punktu 3. W radyjku to jest ten punkt. Taki krokodylek, który będzie nam służył za antenę. I zobaczcie, czy teraz coś odbierzemy. Superman.
zdymisjonowanych zostaną 10 Także jak widzicie, odebraliśmy trzy stacje. To są stacje lustrzane. Gdy antenę podłączyliśmy prawidłowo, to obwody wejściowe i wzmacniacz wutrze blokowały nam odbiór tych stacji. A gdy podłączymy kawałek anteny, prawda, na wejście wzmacniacza, no to już te stacje lustrzane odbieramy. Tak w ogóle moja taka mała uwaga. Po przestrojeniu radyjka ten drucik, który jest też taką antenką, proponuję zdemontować. Takie małe podsumowanie na koniec. Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że oryginalnie radyjko te zostało dosyć dobrze nastrojone fabrycznie. Z pomiarów nam wyszło, że obwód pierwotny jest dosyć dobrze zestrojony, natomiast wtórny stroi troszeczkę za nisko. I żeby podnieść częstotliwość środkową, należałoby troszeczkę zmniejszyć kondensator C2. Jeżeli chodzi o kondensator C1, na schemacie mamy 12 pikofaradów. Tutaj w oryginale było 20. Natomiast w tej Alicji drugiej, którą będziemy przestrajali, wstawiony był kondensator 24 pico, ale na wielu filmach na YouTube widziałem, że były też kondensatory 16 pico wstawiane. Także widać, że w fabryce jednak starano się dobrać pojemność tego kondensatora. Jeżeli chodzi o wzmacniacz WC, to został również dosyć dobrze zestrojony. Pomimo tego, że ta cewka jest taka dosyć mocno rozciągnięta, w sumie mogliby się w fabryce pokusić o zmniejszenie ilości tych zwojów, co by na pewno wpłynęło również na oszczędności w miedzi samej. Z doświadczenia, które przeprowadziłem, wynika także, że należy unikać jakichś długich ścieżek, prawda, dodatkowych anten, jeżeli chodzi o wejście mieszacza, gdyż powoduje to przenikanie częstotliwości lustrzanych do naszego toru radiowego. Wzmacniacz PC w tym radyjku był również dosyć dobrze zestrojony. Naprawdę zrobiłem niewielką korektę tylko. I to zarówno we wzmacniaczu FM, jak i AM. AM-u Wam tutaj w ogóle nie pokazywałem, ale radyjko odbiera na wszystkich zakresach bardzo poprawnie. Nie zajmowałem się recappingiem. To sobie odłożyłem na później. Sprawdzę sobie głównie te małe pojemności. Zobaczymy, jak one wyglądają. Zapewne będą do wymiany. A te duże to zobaczymy. Zawsze lubię im więcej oryginału, tym lepiej. No cóż, jak się Wam podobało, zapraszam do subskrypcji kanału. Poproszę o łapki w górę lub w dół, jeżeli Wam się znowu nie podobało. Zachęcam do dyskusji w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć na pytania, jeżeli będę w stanie. No i zapraszam na drugą część filmu, w której już zaczniemy przestrajać naszą Alicję na aktualne pasmo. Myślę, że tam też wiele ciekawych rzeczy będzie. Dziękuję i do usłyszenia.